katedrze świętego Piotra. Ołtarz jest nad grobem świętego Piotra. Warunki zewnętrzne nie pozwalały zbudować kościoła skierowanego na wschód. Dokładnie. I, ale podczas podniesienia cały lud się odwracał tyłem do ołtarza. Wszyscy się kierowali na wschód. Bo taka była wtedy tradycja. Jest bardzo ciekawy przykład katedry świętego Szczepana w Wiedniu, który jest skierowana na wschód z odchyleniem na punkt wschodu słońca w dniu święta świętego Szczepana. Zawsze w ogóle orientacja to nie było to, co my uważamy, że kompasem wyznaczano, prawda, wschód i tutaj. Nie. Orientacja to było tam, gdzie w danej lokalnej miejscowości wschodzi słońce, w zależności tam, no właśnie tutaj. I nawiązując do tej tradycji, my mamy taką sieć pizzerii Domino's Pizza w Stanach Zjednoczonych, jedna z większych sieci pizzerii, założona przez katolika, który został miliarderem, sprzedał to, założył katolickie radio w Michigan, Detroit i później zbudował całe miasteczko na Florydzie, które się nazywa Ave Maria. Zbudował tą katedrę i też właśnie, nie pamiętam pod jakim wyzwaniem jest ta katedra, ale też nawiązał do tej tradycji, że dowiedziawszy się w Wiedniu zresztą o tej tradycji kierowania w dniu patrona, nakazał architektom przesunąć tą katedrę o parę stopni, co się wiązało z olbrzymimi kosztami, bo to nie jest takie proste, żeby... To... Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, Marek nawiązał tutaj do listu, który ja tam coś odkryłem. Taka techniczna uwaga, bo ja nie znam obcych języków, nie mam wykształcenia teologicznego, ani nawet nie jestem w IT, nie pracuję, jestem kierowcą. I jak się spotykam z jakimś zarzutem, który mnie gryzie, to mi no, internet pomaga. Znalazłem oryginał listu. Nie oryginał, angielskie tłumaczenie listu znalazłem, no ale angielskie tłumaczenie jest tylko tłumaczeniem, więc zacząłem szukać, taki był ksiądz franciszkanin w Charlotte, zapytałem jego o pomoc, on znał kogoś, kto znał dobrze grekę i tamten ojciec przetłumaczył mi ten list z greckiego na polski. I w ten sposób można dojść do prawdy, po prostu nie zrażać się argumentami, to co Marek doskonale w swoich książkach zrobił, szukanie źródła. Na jakiej podstawie oni to mówią, bo jest cała masa argumentów takich, że one nie wiadomo skąd prowadzą. No, po prostu powtarza się to, można powiedzieć wręcz w gebelsowski sposób, że kłamstwo powtórzone 100 razy zaczyna być prawdą, a ostatnio w internecie bardzo łatwo to prowadzić, to praktykować, to powtarzanie. I trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, że formy powodują, te w ogóle prawa powodują zmianę moralności. Formy powodują to, w jaki sposób my oddajemy chwałę Bogu. Problem, jaki jest w Ameryce widoczny bardzo łatwo, że do kościoła się, do komunii się przystępuje rzędami w porządku, co jest, nie jest złą rzeczą samą w sobie, ale jeżeli ktoś nie idzie do komunii, to jest jak wyrzut sumienia. Po prostu wszyscy wychodzą, zostały puste ławki, i jakaś jedna osoba, dosłownie jedna osoba na kościół, w którym jest 300-400 osób, nie idzie do komunii. I takie spojrzenie, a to kogo on zamordował, że nie idzie do komunii? Albo protestant może przyszedł. No, w sensie takim, że spowiedź ciągle mamy w kościele amerykańskim, ale nie ma tam tłumów i ciągle widuje te same osoby. Także po prostu dla wielu osób się to zrobiło zwyczajowo. Co więcej, w niektórych kościołach tak mniej więcej 1/3 ludzi wychodzi prosto z komunii, prosto do drzwi i wychodzi z kościoła. Nawet nie czeka na błogosławieństwo na końcu. Jak to chyba Scott Hahn nazwał, to ekspresem Judasza. Także Judasz nie przyjął Eucharystii, ale jest pewna analogia. Też jeżdżąc po całej Ameryce ciężarówką, w różnych kościołach byłem, w różnych diecezjach to bywa różnie. Byłem kiedyś, chyba gdzieś w Nebrasce było, komunia święta była przyjmowana w postaci chleba, który wyglądał, nie wiem, najbardziej by to przypominało formę do wafla. Dość gruby chleb i taki z takimi przerwami, ksiądz to łamał na takie kosteczki. Jak mamy waflownicę, to ona wygląda tak trochę jak taki, jakby negatywne odbicie gofra, prawda? I tylko to był chleb, który się kruszył.
I jak była rozdawana komunia, to zobaczyłem ludzi, którzy podchodzą z dość bezmyślną miną, biorą to do buzi, czepią ręce i idą do ławki. Ja nie mogłem spać z tego powodu. Wykonałem 70 telefonów do kogo tylko mogłem, ale generalnie spotykałem się z reakcją so what, to znaczy co się stało. Czy w końcu dotarłem do dziekana, który powiedział, że porozmawia z tym księdzem, no i nie wiem jak się dalej skończyło, tylko że po prostu to pokazuje, że no przez to, że ta komunia stała się powszechna, stała się bezmyślna i stała się właśnie taką rzeczą posiłkową. Tak. W Charlotte mamy bardzo mocno, widzimy, zresztą to w wielu miejscach Ameryki, ale w Charlotte, gdzie konkretnie mieszkam, mamy bardzo mocny trend powrotu do tradycji, w sensie takim, że w kilku parafiach balaski wróciły, większość ludzi przyjmuje na kolanach i do ust. W mojej parafii i bardzo rzadko są w ogóle nadzwyczajni szafarze Eucharystii. Zazwyczaj ksiądz, nawet jeżeli się to wiąże z dłuższym oczekiwaniem. Ja należę do największej parafii w Stanach Zjednoczonych, więc w naszym kościele się mieści chyba 2000 osób na jednej mszy. I sama parafia ma ponad 10 tysięcy rodzin teraz. I tam mamy bardzo dużo nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, którzy nie są nadzwyczajni w naszej parafii, bo jest to codzienna praktyka. I tam to trochę gorzej wygląda właśnie, ale jest nadzieja, bo młodzi księża wracają do tradycji, wracają do ortodoksji, wraca właśnie ten zwyczaj przyjmowania Pana Jezusa nabożnie. Także ja myślę, że jest jakieś światło nadziei, że no, seminarium duchowne otworzyliśmy w Charlotte, bo było potrzebne, bo jest tyle powołań. Ale te powołania nie są w naszej największej parafii. Te powołania są w mniejszych parafiach, gdzie powrócono do tej tradycji, gdzie jest dużo chłopców ministrantów, gdzie się pracuje nad tym, że właśnie tłumaczy się, czym to jest. Mamy ksiądz proboszcz w naszej katedrze bardzo często mówi, że no, on wie, że to, co powie, jest niepopularne, ale mówi, ja mam też swoją duszę do zbawienia, ja to muszę powiedzieć. I mówi trudne rzeczy, nie ucieka przed takimi rzeczami, bo się obrazi ktoś w kościele i czy biskup mu zwróci uwagę, że nie powinien mówić na takie rzeczy. To jest proboszcz katedry, więc jest to na pewno za pozwoleniem biskupa, którego, no bo też mamy dobrego biskupa, bo to też idzie od góry. Także to tyle z mojej strony. Skąd jest w ogóle kontrowersja w Kościele i skąd jest to poruszenie? Dlatego, że dokumenty po Soborze Watykańskim II nie były jednoznaczne. W 1968 roku generalnie papież Paweł VI zrobił ankietę. To tam się kojarzy teraz z papieżem Franciszkiem, który też robił ankiety. Z tych ankiet wyszło, że połowa biskupów czy kardynałów woli zostać przy podawaniu komunii do ust, ale pozostała połowa, to 1/3 była za podawaniem na rękę, a tam pozostałe procenty nie miały zdania. I w tym przypadku papież sugerował podawanie komunii do ust, ale zostawił rozstrzygnięcie ostateczne episkopatom lokalnym. Bo się wydawało, że tylko niektóre tradycje, w niektórych episkopatach jest większe, są te tradycje podawania na rękę. I wydawało się, że ta decyzja papieża wynika z tego, że jeżeli niektóre episkopaty chcą podawać na rękę, no to on im daje takie światło. No i w tej chwili jest po prostu, no tak naprawdę to zależy od decyzji, zgodnie z tym, co zostało stwierdzone w 1968 roku, forma podawania komunii jest zależna od decyzji episkopatu. I oczywiście tradycjonaliści, tu mam taki artykuł z portalu W Obronie Wiary, mówią, że no, się nie szanuje zdania papieża, tak? Bo papież generalnie Paweł VI był za podawaniem
komunii do ust, ale nie chciał także sprzeciwiać się, jakby wchodzić w konflikt z lokalnymi episkopatami. I trzeba zrozumieć tą jego postawę, tak? Gosiu, ale dodaj, że tam było wyraźne zastrzeżenie, tak, że ta decyzja episkopatów jest owszem do dyspozycji episkopatów, ale, ale tam, gdzie już jest praktyka podawania na rękę. Tak, 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 bo tak, to chodziło o... Nie było tak, że jak się w jakiejś decyzji podaje normalnie do ust, to że episkopat ma, ma swobodę decyzji, nie? Tam była historia nieposłuszeństwa, niestety. Tak? No i, na, i właśnie, dobrze, żeś to powiedział, bo generalnie właśnie ci tacy ortodoksyjni zwolennicy tradycji cały czas mówią, że niektóre episkopaty po prostu były nieposłuszne papieżowi. I stąd jest jakby całe zamieszanie, prawda, stąd to wynika. Żebyśmy już tak stali w prawdzie, prawda, do końca. Dziękuję. A propos fake newsów, prawda, i tak dalej, pojawiły się takie informacje, propagowane niestety też przez księży katolickich, na przykład w mojej wspólnocie, księdza, którego uważam za wierzącego, prawda, katolickiego kapłana i tak dalej, chyba wynika z po prostu niedoinformowania, prawda? Na przykład pojawiła się jakoby homilia Jana Pawła II, w której to homilii on właśnie bardzo potępiał komunię świętą na rękę, mówiąc, że to jest wręcz świętokradztwo. Oczywiście jak się sprawdzi na przykład datę tej homilii, to okazuje się, że w tym konkretnym dniu papież na pewno nie był w tym konkretnym miejscu, więc nie mógł powiedzieć tej konkretnej homilii, prawda? No, bo tam jest podane, że to niby było w tym konkretnym kościele, o tej konkretnej dacie papież Jan Paweł II wygłosił tą homilię. No ale jak się sprawdzi kalendarz, co jest do zrobienia, bo wiadomo, gdzie, że papież był na pielgrzymce w tym czasie, nie wiem, w Meksyku czy gdziekolwiek, nie? Więc nie mógł być w tym kościele i mówić tej homilii, prawda? Więc całkowicie wymyślona homilia przypisywana Janowi Pawłowi II, jakoby potępiał on komunię świętą na rękę, gdzie z drugiej strony można znaleźć przypadki, kiedy udzielał komunii świętej na rękę, prawda? Więc nie mógł mówić, że to jest świętokradztwo, a jednocześnie sam to robić, prawda? Tak samo, tak samo jest z Matką Teresą. Jest przypisywane Matce Teresie takie zdanie, że komunia święta na rękę to jest większy grzech niż aborcja. Dosłownie, takie słowa. I to jest przypisywane Matce Teresie. I to słyszałem na własne uszy, jak ksiądz katolicki powiedział, że to właśnie Matka Teresa coś takiego powiedziała, prawda? Gdzie nawet to musiało pójść naprawdę szeroko, bo nawet siostry, prawda, zakonnice Matki Teresy wydały oficjalne oświadczenie, że nigdzie nie ma w żadnych zapiskach, w żadnych konferencjach, w żadnych dziennikach, w żadnych medialnych, prawda, wystąpieniach, nie ma takich słów, żeby Matka Teresa coś takiego powiedziała, a są znowu świadectwa tego, że sama też zdarzało się, że przyjmowała komunię świętą na rękę, prawda? Jeśli ktoś jej udzielał, no to przyjmowała komunię świętą na rękę. To, więc znowu, nie mogła tego uważać za grzech większy niż aborcja, jeśli sama to robiła, prawda? O, proszę bardzo. Tak. Przykład, kiedy Matka Teresa przyjmuje komunię świętą, prawda? Tak, mało tego, nie tylko przyjmowała, ale również miała przywilej rozdawania komunii świętej u siebie w zakonie. Także wydaje się, że... Tak. Wydaje mi się, że powinniśmy podejść od innej strony, bo ta kłótnia jest troszeczkę kłótnią zastępczą. Chyba, bo chodzi przede wszystkim o szacunek Najświętszego Sakramentu i można się zastanawiać, czy dopuszczenie przyjmowania na rękę nie spowoduje takich zjawisk, o jakich mówił chociażby tutaj Piotr, tak? Być może, tak? Natomiast z drugiej strony, skupiając się na tym, czy na rękę, czy do ust, tracimy troszeczkę z oczu istotę tego, tak? Właśnie szacunek do Eucharystii, a jednocześnie no, takie podejście, że dzięki łasce Boga mamy prawo Boga dotykać w tym sensie, tak? Tutaj mam dokumenty, jeżeli ktoś ciekaw, jaka była historia. Znaczy tu, Marku, a propos wczorajszego twojego wystąpienia, dla mnie pierwszym skojarzeniem była forma udzielania sakramentu chrztu. Bo zobaczcie, Marek cytował Didache, mówiąc, że straciliśmy pewnego rodzaju znak. Jeśli mamy chrzest przez zanurzenie,
ten znak jest bardziej widoczny niż jeśli mamy chrzest przez polanie. Ale obie formy są właściwe. Sakrament działa, prawda? Łaska jest przekazywana. Według mnie to jest podobna sytuacja. Sakrament jest. To, czy przyjmiemy na rękę i włożymy do ust, prawda? Czy to, czy nam zostanie podane do ust, to jest już forma przyjęcia tego sakramentu. Jedna forma może być bardziej uwidaczniać coś, druga forma może akurat w danym momencie coś mniej uwidaczniać. Ktoś może ten znak gorzej zrozumieć, dlatego zachowa się mniej godnie na przykład, prawda? Bo nie do końca pojmuje ten znak. Ale obie formy są poprawne. Tylko ktoś może formę przez polanie chrztu, prawda? Nie do końca zrozumieć, o co chodzi, ale jeśli wierzysz, że jest to chrzest, prawda, że łaska jest przekazywana, okej, nie odczyta może dokładnie tej analogii, o co chodzi w tej analogii, że to jest zanurzenie w śmierć, prawda, i wydobycie razem z Chrystusem w zmartwychwstaniu. Ale łaska sakramentu, jeśli jest wiara w to, że ten sakrament działa, będzie działać, prawda? Tak samo tutaj. Ktoś może nie do końca rozumieć tą formę i dlatego przyjmować sakrament niegodnie, prawda? W sposób nierozważny, bo nie zna, nie wie. Ale sakrament działa. To ja jeszcze tylko jedną rzecz mówię o posłuszeństwie. Bo tu jest jeszcze kwestia posłuszeństwa, bo my bardzo się lubimy buntować. Natomiast jest taki niesamowity przykład z samych Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi, róbcie wszystko, co wam nakazują, bo zasiedli na kaderze Mojżesza. Faryzeusze byli potępiani przez Pana Jezusa, krytykowani cały czas, ale do prostego, zwykłego Żyda Pan Jezus mówił, róbcie wszystko, co wam nakazują. Sami tego nie robią, ale oni mają autorytet. Tak samo dzienniczka siostry Faustyny to widać wyraźnie. Gdy siostra Faustyna miała konflikt między tym, co otrzymała wizję od Pana Jezusa, a tym, co jej powiedział spowiednik i poszła za słowami Pana Jezusa, to Pan Jezus miał do niej pretensje. Ja mówię do Ciebie przede wszystkim przez spowiednika. Ty słuchaj spowiednika, Ty masz być posłuszna. I to jest też ważne, że jeżeli Kościół dopuszcza jakieś formy dla nas, nam ta forma może się mniej czy bardziej podobać, natomiast nie powinno w nas być buntu, rebelii. My możemy się modlić, powinniśmy się modlić za papieża, za mądrość Kościoła, natomiast błędem jest bycie bardziej papieskim niż sam papież, że my wiemy lepiej, bo my chcemy to zrobić, bo my to chcemy po naszemu. Panu Bogu bardziej się podoba nasz ból ofiarowany, że nie wszystko jest tak, jak nam się podoba, ale ciągle jesteśmy posłuszni, niż to, że my chcemy pokazać, Panie Boże, popatrz, jaki ja jestem święty, jestem bardziej święty niż sam papież. Myślę, że to też jest coś, o czym powinniśmy pamiętać. Ja tu taką szybką kontrę a propos posłuszeństwa, bo niektórzy źle rozumieją posłuszeństwo. Jeśli biskup coś nam każe, to nie znaczy, że zawsze mamy go słuchać. Żeby była jasność. Tak. Nawet jeśli biskup mówi na przykład o sprawach moralności. Bo co jeśli biskup kazałby ci kogoś zgwałcić? Do granicy grzechu oczywiście. Prawda? Więc to, że biskup coś ci każe, to i tak powinieneś rozważyć, czy to, co ci każe, to nie jest grzechem. Jeśli nakazuje ci grzech, nie masz obowiązku go słuchać, wręcz przeciwnie, prawda? I druga sprawa, to leży w jego kompetencjach. No właśnie. Bo jeśli biskup nakazuje ci jeździć samochodem, prawda, lewą stroną drogi w Polsce, to nie jest w ogóle jego kompetencja, prawda? Uwaga, może być taka sytuacja, że twój przełożony, na przykład biskup, proboszcz, coś ci nakazuje, co nie jest grzechem i co nie jest w jego kompetencjach. A ty możesz się jego posłuchać. Właśnie ze względu na posłuszeństwo. Żeby swoją pychę, swoją właśnie buntowniczość temperować. Prawda? Wtedy to jest cnota. Jak najbardziej. Cnota posłuszeństwa. Natomiast kiedy biskup czy przełożony generalnie nakazuje ci coś, co, do czego ma kompetencje, i coś, co nie jest grzechem, wtedy to jest obowiązek posłuszeństwa. Tak? Więc z jednej strony może być obowiązek posłuszeństwa w takich sprawach, które po prostu tak ma być, Kościół tak mówi, to jest prawda, to jest moralne, to są kompetencje Kościoła. Wtedy jest obowiązek posłuszeństwa. W niektórych sytuacjach może być cnota posłuszeństwa, prawda? Czyli zwykle są jakieś małe, drobne sytuacje. Nie wiem, proboszcz by ci powiedział, ogól się. Jak przychodzisz na mszę, ogól się. No, nie jest to ani sprawa wiary, prawda?
ani to nie jest kompetencja proboszcza, ale możesz posłuchać się tego, stwierdzając, dobrze, tak, jako posłuszny, chcę być posłuszny mojemu proboszczowi, nawet w tak drobnej sprawie, żeby w jakiś sposób utemperować swoją właśnie grzeszną naturę, prawda? Może proboszcz widzi w tym jakieś dobro, bo może, nie wiem, rozprasza, może jestem tak, taki kłaczki mam tutaj, prawda? Więc tak, cnota posłuszeństwa w tym momencie moja wzrośnie, jeśli posłucham się takiej rady. Chociaż nie muszę, żeby było jasne. Mogę się nie ogolić, bo to nie jest kompetencja proboszcza kazać mi się golić, prawda? Natomiast gdyby proboszcz mi kazał coś, co jest grzechem, to mam obowiązek się nie zgodzić nawet na to, prawda? No i teraz w przypadku na przykład przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jeśli wiemy, że episkopat ma prawo zadecydować, jaką formę stosujemy, no to czy to jest grzechem, którą formę stosujemy? Nie. To jest kompetencja episkopatu, jaką formę stosujemy? Tak. Więc naszym obowiązkiem jest zastosować się do tego, co właśnie kompetentna władza w zakresie swoich, prawda, kompetencji nam mówi. To ja może w tym samym temacie, uzupełniając to, co Hiob mówił i ty, co robić, jeśli ksiądz, bo są takie przypadki, tak? Moja siostra mi opowiadała, ksiądz chciał jej udzielić, ona chciała przyjąć tylko do ust, natomiast ksiądz wyraźnie tylko na rękę chciał jej podać. I ona nie przyjęła na rękę, a on nie udzielił jej do ust. I ona odeszła. Ja mówię, no jakie dobro z tego wyszło? Szatan, prawda? Się cieszy. Prawda? Obydwoje zachowali się fatalnie. Więc jeśli ksiądz ma jakieś tam swoje powody, tak? On udziela tam Eucharystię. Jeśli udziela tylko na dłonie, przyjmijmy tylko na dłonie, bo to jest właściwe, tak? Nawet jeśli nasze moralne przekonanie jest jakieś inne, tutaj zachodzi wyższa, usprawiedliwiająca nas jakaś sytuacja, tak? Więc zachowujmy się dojrzale i jeśli ktoś udziela nam tylko z kolei do ust, przyjmijmy do ust, nawet jeśli wolelibyśmy do rąk, bo no zgorszenie dla innych jest zbyt duże, moim zdaniem, aby tutaj trzymać się jakichś tam swoich zasad, które jak widzimy wcale różnie to bywają. Natomiast rady mam dla tych, którzy tam obawiają się, że te drobinki gdzieś tam zostaną i gdzieś się zostaną rozsypane, tak? Jako nadzwyczajny szafarz jestem na to szczególnie uczulony, dlatego jest sposób na bez skrupulantów, nawet dla skrupulantów, tak? Przyjmujemy komunię sami do ust i zrobimy coś takiego jak wsysanie, tak jak robi to odkurzacz. Żadna drobinka nie zostanie. Nawet jeśli nie widzimy tych drobinek, chcemy mieć czyste sumienie, nie mieć skrupułów jakichś tam, a może coś mi zostało, tak? Ja chciałem podziękować za to sprostowanie. Ja generalnie mówiłem nie o jakimś konkretnym proboszczu, tylko o nauce Kościoła jako takiej. Mówiąc o nieposłuszeństwie wobec proboszcza, nasz były proboszcz naszej parafii zwrócił mi kiedyś uwagę, żebym nie klękał przed przyjęciem komunii. To już nawet nie była kwestia przyjmowania komunii na klęcząco, tylko że jak klękam, bo to tak szybko idzie ta kolejka, że po prostu ludzie wpadają na mnie. Nikt nie jest przygotowany, bo to jest taśma po prostu. To nikt bez zastanowienia to idzie. I no, muszę przyznać, że okazałem nieposłuszeństwo proboszczowi, z którym się znaliśmy wiele lat i lubiliśmy wzajemnie. I on zawsze podawał mi komunię w znaczący sposób, wciskając mi palec w rękę, że widzi, że ja klękam. A mówił mi przecież, że nie klękam. Także myślę, że to nie był wielki problem. Natomiast kwestia przyjęcia inaczej niż ksiądz nakazuje. Ja miałem odwrotną sytuację. W polskiej parafii w Seattle, w stanie Waszyngton, podszedłem do komunii z rękami, a ksiądz trzyma tą Eucharystię, tylko głową pokiwał w lewo i w prawo, więc opuściłem ręce, otworzyłem usta i no, nie było żadnego problemu. Ja generalnie rzecz biorąc, przyjmuję do rąk głównie z rąk nadzwyczajnych szafarzy,
głównie ze względu na mój zarost, bo jest problem techniczny, że tak powiem. Czasami widzę panikę w oczach, jak trafić tym ciałem Pana Jezusa do moich ust. Także też, żeby nie było zamieszania i konfuzji. Natomiast jak idę do jednej z tych parafii, które wróciły do tradycjonalizmu, to tam kapłan albo diakon rozdaje komunię i po prostu otwieram szeroko buzię i nie ma żadnego problemu. Ale tak jak się patrzy czasami osoby, które przyjmują Komunię Świętą do ust, to im bardziej chcą podkreślić, że oni do ust, to tak jakby prowokacyjny gest tego przyklękania wykonują. Marek, do mikrofonu. Wyjmij tak. Tutaj słabo trochę widać, ale to jest efekt mojego eksperymentu. Kupiłem sobie pudełko z hostiami, oczywiście niekonsekrowanymi. I podawałem, to jest efekt po przyjęciu 20 komunikantów. Na co? Na rękawiczkę czarną, żeby było widać. Jak widać, tych okruchów jest całkiem sporo. Tylko. 20. Słucham? Czy 20 razy położyłeś komunikant, tak? Komunikant, tak. Ale okruchów nie ma 20, więc nie zawsze to się dzieje. Nie zawsze dzieje, ale pytanie, bo jest takie delikatne rozróżnienie. Dwa rozróżnienia są delikatne. Pierwsze jest takie. Skąd pochodzą te okruchy? Dlatego, że przemiana następuje w zależności od intencji odprawiającego. Czyli to nie jest tak, że jeżeli do kielicha dostanie się cokolwiek, to ulega przemianie. Okruchy, które intencją podczas mszy świętej jest przemiana tego chleba, tych komunikantów, tak? A nie tego, co już jest oddzielone. Inna jest zupełnie sytuacja, kiedy okruchy oddzielają się po konsekracji, tak? To są dwie różne sytuacje. Podejrzewam, biorąc pod uwagę, jak oglądałem te hosty, jak przyszły, bo one się tak pylą, nie? Aż nie. Stabilne. Także, tak, ale jeżeli przyjdą na przykład pocztą, bo ja akurat postęp mówiłem, to one się ten. Wystarczyłoby otrząśnięcie, prawdopodobnie by tego nie było. Tak? Tutaj. Drugą rzeczą jest, pytanie jest, na ile te okruchy mają postać chleba? Bo o co chodzi? To jest jakaś kolejna twoja książka. Tak. No właśnie. Gdyby zmiana akcydensów, czyli komunikantów między innymi, była połączona z... A nie, to nieważne. Obecność trwa tak długo, jak długo partykuły zachowują z punktu widzenia zarówno cech, jak i wymiarów wygląd chleba, tak? Ważne jest, aby znak chleba był prawdziwy nie tylko pod względem fizycznym lub chemicznym, w autentyczności wewnętrznej, ale także widzianej i dostrzeganej. Partykuły, które oderwały się od konsekrowanej hostii, muszą nadal wyglądać jak chleb, w przeciwnym razie nie będą już znakiem i nie mogą dłużej stanowić fundamentu obecności ciała Chrystusa. Dotyczy to nie tylko partykuł niewidocznych gołym okiem, ale także partykuł tak małych, że nie wyglądają jak chleb. To jest dokument, już mówię, tak? Święty Tomasz, tak? Nie, oni się powołują na świętego Tomasza, a to jest z 2 maja 72 Święta Kongregacja Nauki Wiary, deklaracja o partykułach, tak? To jest ważne. Oczywiście nie można się zgodzić na teorie, według których nie należy się przejmować postaciami, tak? Eucharystycznymi, tak? Ale chodzi o to, że to musi mieć postać chleba. Tu jest takie zastrzeżenie, które no niestety nam sprawę komplikuje. Nie wiem, czy to będzie... Ojej. No ale autorzy dokumentu zaznaczają jednak, nie jest możliwe dokładne określenie, do jakiej wielkości możemy i powinniśmy uważać je za postacie sakramentalne. Dlatego w praktyce należy sumiennie przestrzegać wszystkich rubryk mszału ustanowionych dla zachowania w pełni czci należnej sakramentowi, tak? Także jest to rozróżnienie subtelne, jakieś takie rozmyte, tak? Wręcz. Natomiast też trzeba uważać, o co chodzi? O to chodzi, żeby to się, z tego nie zrobił się taki skrupulantyzm, tak? Bo można by doprowadzić, jeżeli do absurdu, ja wiem, foliować te, czy w jakiś sposób,
jakąś otoczkę robić do tych komunikantów, tak? Żeby tylko tam... Relatywne, jak witaminy, tak? Słucham? Jak witaminy, tak? Żeby nie spadły. No bo też trzeba pamiętać o tym, że jednak Chrystus łamał tą macę. Tam maca, jak wiecie, że dość tak jednak kruszy, tak? To nie jest tak, że no, oczywiście należy zwracać uwagę, ja jak przyjmuję na rękę zawsze patrzę, zawsze trzymam ten. Natomiast no, śledztwo na przykład z lupą byłoby raczej pozbawione sensu, tak? Można zakończyć na mikroskopie nawet. Tak, można na mikroskopie. Tak. Ja nawet do tego eksperymentu kupiłem mikroskop. A to jest zdjęcie z powiększeniem, czy nie? Nie, to jest zdjęcie normalnie z tego, bo stwierdziłem, że nie będę szukał mikroskopu, skoro nie zalecam. Tak? Sam. Natomiast to są mniej więcej powtarzane eksperymenty, bo ktoś dla Szwedzystów robi taki eksperyment i Mikołaj Kapusta robi podobny eksperyment. I mniej więcej wyniki są takie same. Nie? Ale jeszcze zależy od jakości komunikatów, ja kupiłem tutaj jeden z lepszych. Nie? To tak kupić można? Oczywiście, na Allegro. Co co? Do mikrofonu. Nie, no bo to są normalne przecież piekarnie, to są zawodowcy. I to się zamawiają. Aha, ale każdy inny też może. Każdy może zamówić. Można, znaczy też... Nawet niedługo wychodzi, 5 zł za 100 komunikatów. Przecież w darach często są niesione komunikaty, które tak. parafianie kupują w sklepach, tak? Normalnie z dewocjonalniami, tak? Tak mówiąc jeszcze o tych oczekiwaniach, wiecie, mi trochę żal, że się tak trochę pewnych rzeczy nie podkreśla, które się podkreślało w starym kościele, na przykład funkcja lektora. W tej chwili nie jest lektorem, więc się interesowałem trochę tym. Funkcja lektora u nas w zasadzie sprowadza się do tego, który czyta. Natomiast lektor w starożytnym kościele miał taką funkcję, że stał przy drzwiach, wiadomo, było on od wschodu, tak? Od zachodu. Nie, ale on stał tak, żeby patrzeć na wschód, nie wiem jak on to robił. Musiał przy zachodnich stać i patrzył, czy Chrystus nie przychodzi, czy parodze nie znępuje. Żeby zawiadomić Kościół w środku szybko. Oczywiście, nam się to wydaje takie trochę szalone, tak? Ale o co chodzi? Że dawało to taką codzienną świadomość Kościołowi, że jesteśmy tu na chwilę, że czekamy na tą parodzę, nie? Także pod pewnym względem strasznie mi się to podobało właśnie, nie? Że na wszelki wypadek stawili tego gościa, żeby przypadkiem jak najszybciej wiedzieć, nie? No tak samo jak Żydzi chcą koniecznie się w Jerozolimie, nie na tym, na tym wzgórzu tam leżeć, bo tam pierwsi zmartwychwstaną ci coś. O, to są najdroższe najdroższe miejsca, tak? Najdroższe na świecie. Oni tam pierwsi zmartwychwstaną, na pewno, dwa razy. To jest najdroższy cmentarz. No właśnie, ja chciałam wspomnieć o tych znakach, których mówimy, że wielu nie rozumiemy. Ale to wynika chyba z tego, że nie wiem, no założenie jest takie, że parafianie wiedzą i nie trzeba im tego tłumaczyć. Ja już tu rozmawiałam w prywatnych rozmowach, że od listopada zeszłego roku mamy rok Eucharystii i czy w waszych kościołach na ten temat były jakieś rozmowy, kazania, żeby ludziom coś wytłumaczyć, coś przypomnieć. Mówiliśmy tutaj o chrzcie, tak? Że to zanurzenie to ma symbolizować śmierć. A większość ludzi kojarzy obmycie główki dziecka jako obmycie z grzechu pierworodnego. Nie ma mowy o żadnej śmierci i zmartwychwstaniu w tym sakramencie. Też dobrze, ale mało. No więc właśnie, nie? I to po prostu... No. Także nie wiem, może my jako wierni powinniśmy atakować naszych księży, żeby że księdza, kiedy będzie w końcu Eucharystii, tak? To ma być, ten rok ma być chyba przez 3 lata, także jeszcze jest szansa, że jeszcze coś będzie, ale mówię, no listopad jest niedługo, więc nie wiem o tego, nie? No bo przykład z mojej diecezji, w naszej diecezji od kilkunastu lat są organizowane kongresy eucharystyczne. Jest to coroczna uroczystość, wynajmowane jest Civic Center, czyli takie centrum kongresowe, jakby to nazwać.
Oczywiście parafie przyjeżdżają z całego stanu i to trwa zwykle od piątek po południu się zaczyna, w niedzielę się kończy. Jest łącznie z procesją przez centrum miasta eucharystyczną i zapraszani są mówcy różni, którzy mówią głównie na temat Eucharystii, bo to jest kongres eucharystyczny. Równocześnie są prowadzone wykłady po hiszpańsku i po wietnamsku, bo mamy takie większe mniejszości narodowe i jest osobny też nurt dla młodzieży, gdzie młodzież nie jest ze wszystkimi, tylko osobno i równocześnie są księża z całej parafii, którzy spowiadają i kończy się tą mszą celebrowaną przez biskupa. I no to już się stało, to nasz aktualny biskup prowadził, więc to nie może mieć więcej niż 20 lat, ale można pewnie wygooglować kongres eucharystyczny w Charlotte tylko po angielsku i w tym roku nie będzie chyba tradycyjnej formy przez COVID-a, ale ciągle będzie jakaś tam w parafiach czy przez internet. No mam nadzieję, że wróci normalny świat za rok i wróci ten kongres w normalnej postaci, ale jest to niesamowita rzecz, bo naprawdę tysiące ludzi w tym uczestniczy. I mówcy są taki aktor, który grał Jezusa w Pasji, był jednym z mówców, na którym byłem na kongresie. Włoski ksiądz, teraz już biskup chyba, który był papieskim, nie wiem, kojarzycie może, papieża Jana Pawła II, rekolekcjonistą, był jednym z gości tego kongresu. Tak, tak. Także mam nawet zdjęcie z nim, więc po prostu są zapraszane osoby znane, ciekawe, które są też atrakcją, żeby ludzie przyszli po prostu. I także to mógłby być jakiś pomysł właśnie, żeby coś tego typu, jeżeli lokalny ksiądz za mało mówi na ten temat, to może zrobić coś w rodzaju takiego kongresu.